tylko błysk. O, jest, patrz, mam prawo. Jest. Dawaj, kupujemy. Ty czekaj, czekaj, on ci wziął na czerwonego robaka? Tak. Yeah. No i co, będziemy dzisiaj sprawdzać w sumie, czy karpie już biorą, czy się ruszyły, nie? Jest styczeń, więc kurde, nie powinny brać, aczkolwiek gdzieś po południu ma wyjść słońce. Jeśli to słońce wyjdzie, to jestem pewien, że coś tu złapie, bo jeśli słońce świeci, tak, to one wpływają na wodę płytką. A na tej płytkiej wodzie o wiele szybciej woda się nagrzewa. Przez co od razu możemy wywnioskować, co rozumie się samo przez co, no, że w sumie te ryby gromadzą się tutaj, nie? Ale na razie nie ma słońca, czyli one mogą być jeszcze na głębokiej wodzie. No ale nie wiem, no mam takie wrażenie, że raczej te ryby już będą tutaj, bo w zimie na pewno by ich tutaj nie było, bo ta woda jest za płytka i by było tu o wiele za zimno, stałyby gdzieś bardziej przy dnie. No i przyszedłem też tu dlatego, że zawsze po prostu na wiosnę łowię tutaj, w tych miejscach, w zaczepach, gdzie jest płytka woda, gdzie najszybciej się rozwijają te glony, nieglony i ta cała reszta pierdół. Ale tak jak mówiłem, ja tutaj łowię zawsze na wiosnę, a jeszcze mamy zimę, nie wolno o tym zapominać, nie? Jeszcze jest chwilę w ogóle, zanim klenie zaczną brać nad Wisłoką, a co dopiero karpie, więc w sumie nie wiem, co ja tu robię, ale może coś tu ciekawego zrobię, więc no, oglądajcie. Dobra, w kwestii zestawów to tak, przerobiony pellet wagler, tak żeby był bardziej wyporny. Ja tych słoików używam, bo są naprawdę bardzo wytrzymałe i grube i dobrze je widać przede wszystkim. Tylko przerabiam je, bo po prostu mają zbyt małą wyporność i mnie to denerwuje. Ja wiem, że tak ma być, ale po prostu mnie interesuje ich kształt, a nie ta cała ich geneza działania. No to co, pierwszy kijek, oliweczka 8 gramów, rureczka taka typowa antysplątaniowa i krętliczek, no i to jest wszystko, nie? A w kwestii drugiej wędki to jest mój nowy nabytek. Na pewno kupię sobie taką drugą, żeby mi dwie takie same, bo ja lubię estetykę. To jest Anaconda 3,90, 3,5 LBS-a. Korki, czy jakoś tak, nie wiem jak to się mówi nawet dokładnie, ale jest przepiękną wędeczką, na którą naprawdę dużo ryb wyciągnę, bo ja jak ja coś lubię, to na pewno na to coś złowię. I tu już mamy bardzo malutki haczyk, dosłownie na dwie kukurydzki, nawet bez włosa, bez niczego, żeby to było od razu tak jakby w pysku tej ryby. No i przede wszystkim ten pelecik wagler, tylko że odchudzony, bez żadnego obciążenia. Obciążenie jest, ale nie w spławiku, tylko po prostu jako oliwka, też 8 gramów. Wtedy działa jak bardziej taki, nie wiem, samozacinający zestaw, czy coś w tym stylu. I w kwestii miejsca, w którym łowię, no to tak jak widzicie te kije wszystkie, to tu jest drzewo zwalone, tam jest drzewo zwalone, tu też są drzewa pozwalane, tylko one już są pod powierzchnią wody, ale jeszcze pamiętam, gdzie one są. No i tu jest takie miejsce, gdzie mniej więcej, nie wiem, jest 3 metry, coś takiego, takie 3 metry kwadratowe, gdzie nie ma żadnego kija i tak dalej. No i ja w te zaczepy tam rzucam, no i tam sobie elegancko łowię. To wszystko stoi tutaj sobie na luzie, bez problemu, nie? Ten spławik jest tak o idealnie wygruntowany, już można powiedzieć. No i potem jak już rzucę ten mój nieszczęsny zestaw, te zaczepy, zatapiam sobie elegancko żyłeczkę. I to wszystko sobie stoi i czekam aż do brania. Nie chcę tam robić jakiegoś niepotrzebnego szumu. Sygnalizatorów też nie będę dzisiaj włączał, no bo po pierwsze łowię na spławik, to by było głupie. A po drugie, no to bez sensu, tutaj jest płytka woda i trzeba zachować się cicho, bo to jeszcze dwa razy bardziej niesie. No bo jednak większa głębokość bardziej izoluje od tak jakby mówienia czy coś, bo od tupania to nie ma opcji. Nie tupi się nigdy na rybach, pamiętajcie. No słoneczko niby wyszło, ale już trochę późno jest i dalej nic się nie dzieje. No ja próbuję tam na głębokiej wodzie coś wymodzić. Ja tutaj na tej płytkiej i nigdzie nic. Wcześniej był taki jeden ziomeczek, który łowił tak jakby w toni, to tylko i wyłącznie pstrągi tęczowe łowił. No ale nie o to nam chodzi. Ale kurde no, chyba będzie pierwszy film bez ryby. Ale zobaczymy, co to będzie. O, jest, patrz, mam branie. Jest, jest. Ale to leszczyk, albo nie, pstrąg. Człowieku, patrz, już miałem mówić chłopie, że pierwszy film będzie bez ryby, ale to pstrąg jest, to wiesz, to nie jest ryba. Ej, bułka mi wpadła w błoto. Yeah. No na kukurydze, chłopie. Z puszki. I on jest duży, patrz. Dawaj podbierak. Czy podniesiemy go normalnie? Duży jest, no. No, oj chłopie, konkretny. No i chłopie. Dobra, czyli nie będzie filmu bez ryby. Jest gitarka. Uciekaj tam. Ale myślałem, że amur, bo to było takie, wiesz, takie branie, takie typowo delikatne jak na niego. A tu ten szczur kolorowy. Dobra, trzeba podnęcić troszeczkę. I bardzo ważne w nęceniu o tej porze roku, zwłaszcza wiosną, jesienią, jest to, żeby nigdy nie przesadzać z ilościami tej zanęty, nie? Czyli na przykład o tak, dwie takie kuleczki i nic więcej, nie? No i cyk, mało, ale celnie. O, no ja nie mam spowika, patrz. A tu ile jechał nęty? No co jest grane? To było dziwne. No od razu po tym nęceniu jakieś takie dzikie brania tego dumbbellsika małego. No patrz chłopie, znowu. No nie, to nie jest branie w ogóle.
Co? No? Jest? Jest, elegancko. Pstrąg znowu pewnie, nie? Ty, nie, to nie jest chyba pstrąg. Bo tak dziwnie chodzi, nie? Co to jest? A nie amur jakiś? Ty, nie, to nie jest stary pstrąg na pewno, ani nic podobnego. To chyba podbieraczek już, co? No stary, to jest chyba... Zasypałem troszeczkę po leciku. Troszeczkę po leciku, no. Czekaj. To nie jest pstrąg, nie ma opcji. Ej, ale ty to miałeś w toni, nie? Nie miałeś tego w tym. Ale nie, chodzi o to, że jak on wziął, wiesz, na samym wejściu do tej zatoki, to one może teraz zaczynają tu rzeczywiście wchodzić, wiesz. To słońce trochę nagrzało tą wodę, ale ci w bęcu będzie śmierdzić tym podbierakiem. Gdzie zanęciła ta telecika? Jest pięknie. Przytnij mu trochę. Nie, no boję się. Raczej karboamur by tak nie chodził. No. Pewnie. No. On ze 3 kilo ma chyba. Ale większego nie ma co się spodziewać, tak wiesz, fajnie, no. Że taki wziął, nie? No karpik, to jest płynuskie? Nie. Oj, taki ryj ma konkretny, nie? Ty czekaj, czekaj, on ci wziął na czerwonego robaka? Tak. Yeah. I w las, yes. 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 Rzutko dać matę? No nie no, mata jest zajebista, mat. No fajne takie korytko w sumie, no. Jest, pierwszy 2023, kopie. No taki chopy jak na Wigilię pod Biedronką sprzedawali. Panienki. Czekaj, idę po szczypce. Ta, no ci nie widziałem, mordo. Odczepisz go paluchami, czy szczypce ci dać? Ty złowisz w marcu pewnie dopiero. Ta, w marcu. 12 stycznia, no. Hopy, i patrz. Ale jest zimny. No piękny pierwszy, no. Hopy, no. Przepiękny. No nie, no jest chłopie. No i chłopie. Malutki, ale ciesz. Czekaj. No mi się wyrwie. Dobra, pakuj go tam. Patrz, jak go widać. No. Czyściutka ta woda jest. No. Czekaj, ten podbierak trzeba wyciągnąć jeszcze. No dobra, już pierwszy, chłopie. 12 stycznia, pierwszy karpiczek. A czy twój? Ja jeszcze muszę chycić jednego. Pstrąg? Pstrąg. Pstrąg. Ty no, chłopie, tu jest ryba za rybą w tym twoim miejscu. Ale jaja. Ej, ja nie mogę na czerwone robaki. No podnieś go, wiesz, ten pstrąg to. Nie, bo on jest duży. A taki jaki tamten. Weź, nie, bo nie chcę, żeby spadł. No dobra, no dawaj. No zaczepił się i tak. Piękny jest. Człowieku, karpie, piękny. Strągi, wszystko nałapane, pogoda. No. Elegancko. Ja teraz też tego robaczka czerwonego zapadam. Ale już nie ma. Ja znalazłem. No i co, dość dziwny dzień, bo karpik wziął z toni w dodatku na czerwonego robaka, gdzie na czerwonego robaka, to ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś to karpia w ogóle złowił albo próbował chociaż łowić, no ale jednak się udało. No i plus jeszcze te pstrągi, nie? No ale te pstrągi to takie kolorowe szczury bardziej. Ani się z tym człowiek nie pobawi, ani z tego jakiegoś, nie wiem, pożytku, ani satysfakcji, więc kurde no. Ale chociaż tyle, że były, nie? Dały przynajmniej jakąś nadzieję, a potem ten karpik chociaż jeden wziął. Ale kurde, że ja go nie złapałem tylko znowu Nokia, to mnie boli, mnie. Ale trudno. I też strasznie dziwna sytuacja, że jednak dumbelsiki, kukurydzka z puszki nic tutaj nie pomogły, a ten czerwony robok załatwił sprawę. To było najdziwniejsze. Dobra, makao i pomakale. Siema.